Bardzo się cieszę, bo po raz pierwszy gościmy tutaj tak zacne osoby jak starosta powiatu myślenickiego pana Józefa Antmana. Pana wicestarostę powiatu myślenickiego pana Rafała Kutasa. I naszego włodarza i mam nadzieję, że ogromnego przyjaciela jak do tej pory, pana burmistrza gminy i miasta Dobczyce, pana Tomasza Suszka. Witam przede wszystkim tych, którzy zaangażowali się, czyli opiekunów, rodziców. Natomiast bardzo, bardzo uśmiecham się mocno do tych, którzy swoją pracą przyczynili się, że możemy dzisiaj tak pięknie świętować. To wy, nasi laureaci, jesteście naszymi perełkami, którzy, jak widzicie, berło świętej Jadwigi dzisiaj otrzymacie, a myślę, że będzie to ogromne trofeum do waszych dalszych poczynań edukacyjnych. Witam serdecznie. Przekazuję głos organizatorce Irinie Macy, tak zwanemu, osobie, bez której by się to nie zadziało. Dzieje się to już, słuchajcie, kochani państwo, bardzo długo, bo mamy pierwszy powiatowy konkurs, natomiast konkursów gminnych pani Magdo było 15, czyli główna organizator pani Magda Prusak. Dziękuję bardzo za przedstawienie. Drodzy państwo, ja zanim przystąpimy do wręczania tych nagród tutaj przygotowanych, chciałam bardzo serdecznie w imieniu organizatorów i dyrekcji naszej gorąco podziękować panu staroście powiatu myślenickiego i panu burmistrzowi gminy miasta Dobczyce za objęcie tego naszego wydarzenia honorowym patronatem oraz sfinansowanie nagród dla uczestników. Dziękuję również dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dobczycach, panu Pawłowi Kierwarczykowi, za przekazanie nagród dla uczestników konkursu. I tutaj te podziękowania składam na ręce pani Edyty Sewiło, która była również jako pracownik Biblioteki w Dobczycach członkiem komisji oceniającej. Niestety nie mogła przybyć w związku z obowiązkami zawodowymi druga pani, która brała udział w pracach komisji, pani Lucyna Sławińska-Targosz, nasz tutaj taki bardzo lubiany przez wszystkich nauczyciel plastyki gminy Dobczyce. No, myślę, że sami państwo widzicie, prace były na bardzo wysokim poziomie wykonane, zwłaszcza te plastyczne. Tam co prawda widzę, że chyba już starsze roczniki nie do końca miały ochotę na tworzenie gier, ale przyszły do nas, przyjechały dwie gry planszowe, które naprawdę bardzo, na bardzo wysokim poziomie mogą sprawdzić wiedzę historyczną dotyczącą czasów Jagiellonów. Czy to życia świętej Jadwigi, naszej patronki, czy to właśnie tych czasów, w których nie tylko rządziła pani Jadwiga, ale również jej następcy. Głównym celem tego naszego powiatowego konkursu średniowiecznego było przede wszystkim poznanie przez tutaj młodszych uczniów w postaci świętej Jadwigi Królowej Polski, czasów jej współczesnych oraz wydarzeń historycznych zaplanowania właśnie pierwszych Jagiellonów. No, oczywiście rozbudzanie wśród uczniów wyobraźni plastycznej, promocja talentów, prezentacja ich twórczości szerszej publiczności, a nade wszystko kształtowanie tożsamości narodowej. Myślę, że te cele zostały spełnione. Szkoda tylko, że pandemia nam tak troszeczkę właśnie taki szerszy zakres tego naszego działania utrudniła, ale jak to się popularnie mówi kolokwialnie, pierwsze koty za koty. Liczę na was w przyszłym roku, dobrze, że jeżeli zobaczycie w informacjach, że jest taki konkurs po raz kolejny, to z pewnością weźmiecie w nim udział, tak? Mogę na to liczyć? Mogę na to liczyć. To co, żeby nie przedłużać, możemy zacząć od wręczania nagród. Państwa, szanownych naszych gości, poproszę o pomoc. Poproszę o pomoc. Panowie kochani, wszystkich trzech zapraszam do wieczora. Misja wojny i władzy celestyjnej. Moi kochani uczestnicy, będę was prosić po pierwsze nagrody, o podpisanie się na liście odboru nagród, dobrze? Tam są długopisy, jeden
tym pojęciu zostawić. Dobrze. No to co?